Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam na nową serię na moim kanale. Pogramy sobie w Ghost of Tsushima, Wyspa Iki. Jest to dodatek, którego nie ograłem. Podstawkę ogrywałem na live'ach, no, w czasie premiery tej gry. No a jeżeli chodzi o dodatek, jakoś tam mi jego premiera umknęła. Potem no, nie miałem jakoś czasu, żeby w to pograć w ogóle. No i nadszedł czas, żeby nadrobić zaległości, więc myślę, że seria Wam się spodoba. Co do ogrywania podstawki, jakby ktoś chciał sobie na moim kanale obejrzeć, były to live'y, więc ta jakość obrazu nie jest tak dobra jak ta tutaj. No ale gierka naprawdę świetna, więc warto sobie tam obejrzeć, zapoznać się z tym, co się tam działo, jeżeli ktoś oczywiście. Dobra, lecimy z tematem. Co tu się dzieje? Jakbym trochę lamił w walce, to też sorry, no. Duża przerwa, więc. Duża, długa, więc. Pomogę. Co się stało? Szybko! Wchodzą tu przez okno! Uciekaj! Już po wszystkim. Jesteś tu, ze mną. Ich umysły wędrują po tysiącu piekieł. Kto to zrobił? O, zapowiada się całkiem ciekawie. Ślady Mongołów. Co oni zrobili tym ludziom? Wiedziałam, co tam knujesz. Ten twój uśmieszek. Okej, tam jest coś do zbadania. Mongolska jurta. Ta barwa. Nie wiem, do kogo należy. Została skrępowana. Odgryzła sobie język. Wykrwawiła się. Co oni musieli przejść? Jest tu coś jeszcze? To chyba ołtarz do jakiejś mongolskiej ceremonii. Samuraju! O, zaczyna się. Orlica cię wzywa! Szamani wpadają w trans i śpiewają, żeby ożywić dusze swoich sojuszników, czym umożliwiają im nieustanny On atak. śpiewa, napełnia ich żądzą krwi. Wow. Dobra, muszę sobie przypomnieć wszystko. Aha, to są ataki nieblokowalne, te są blokowalne, dobra. Pierwsza maga zagrzewa sojuszników. Kurde! No jak się trochę nie grało, to... Gdzie jest... Było jakoś zaznaczanie chyba. Jak się robiło? Aha, tu mam rzucanie, tu mam postawy na tarczownika, dobra. Wow! To. Dobra, zaraz ogarniemy. Gdzie kurwa?
kolejni. Wow. Ale... Aha, dobra, teraz lepiej. Jeszcze gdybym tylko sobie przypomniał. Dobra, wkurzają mnie tamci. Kurde. No nie, 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 nie. Bo zginę. No dali tamtego, kurde. Wojowników. No, masakra. Kurde, on mnie... Nie, o, zginąłem? Jak mi się zaznaczało przeciwników, no. Dobra. Nie lubię tych, kurde, z tymi włóczniami. Będziecie już dręczyć ludzi. Muszę odkryć, kim są najeźdźcy. Powiedz, co im zrobiliście. Usłyszeli zew orlicy. Orlica, to wasza przywódczyni? Poprowadzi plemię orlicy prosto ku waszej ziemi. Przybędzie wraz z całą wyspą Iki. Przybyli z wyspy Iki. Ojcze. Przybyłam, jak tylko mogłam. Biedacy. Otrzymują pomoc. Ale czy się po tym podniosą? Co im się stało? Nie jestem pewien. Pierwszy raz widzę tych Mongołów. Ponoć dowodzi nimi niejaka orlica. Planują zaatakować Tsushimę. Ci ludzie postradali zmysły. Jeśli orlica opętała całą wyspę, to... Nie opęta. Jak ją odnajdziesz? Ktoś z jej plemienia wspomniał wyspę Iki.
Żyją tam łupieżcy i przestępcy. Nienawidzą samurajów. Wiem. Mój ojciec prowadził przeciwko nim kampanię i... zginął na tej wyspie. Po jego śmierci samurajowie uciekli. Teraz zagnieździło się tam coś potwornego. Muszę tam wrócić. Oho. Odblokowano wyspę Iki. Na wyspie Iki pojawiły się tajemnicze nowe zagrożenie. Mroczne sekrety i ukryte łupy czekają na śmiałków, którzy odważą się wyruszyć w kierunku jej skalistego wybrzeża. Klan Sakajów nie jest lubiany na Iki. Jeśli chcę nosić zbroję Sakajów, muszę ukryć znaki klanu. Ukrywa znaki klanu Sakajów, widoczne na pancerzu Sakajów, dzięki czemu mieszkańcy wyspy Iki nie są w stanie cię rozpoznać. Jin i Irikawy. Ciśnij, aby zobaczyć. Aha. Czyli ogólnie wszystkie... Kurde, zapoznaniem się z tym wszystkim znowu to trochę zajmie. Dobra, jesteś tutaj. On jeszcze miał taki tryb jakby... To jest tryb fotograficzny. To jest z postawy. Skok, ten atak. Oj, sorry. Tu jest rzucanie. Dobra, no i teraz tutaj mamy te... Dobra, myślę, że to w postępie gry, w ogóle gdzie my teraz idziemy. Był fajny system tego wiatru, nie? Który pokazywał nam drogę. Kurde, pięknie ta gra wygląda, naprawdę. Ruszamy na twój znak, panie. Jesteś tego pewien, panie Sakai? Wyspa Iki to nie miejsce dla samuraja. Za chwilę rozpoczniesz długą serię opowieści. Przeciwnicy na wyspie Iki nie znają litości, a ich pokonanie może sprawić trudność nawet zaprawione w bojach wojownikom. Czy chcesz kontynuować? No super. Pójdźmy na północny zachód. Do fortu Sakai? Wybudował go mój ojciec. Jeśli na wyspie dzieje się źle, miejscowi mogą się tam ukryć. Zabiorę cię tam jak najszybciej, panie. Od przybycia Mongołów morze jest niespokojne. W pobliżu Iki sztormy są wyjątkowo groźne. Nic dziwnego. Plemię Orlicy robi tam straszne rzeczy. Cokolwiek czynią, rozgniewali Kami. Ale bez obaw. To dla mnie nie pierwszyzna. Chodź, Kaze. Przygotuj się, przyjacielu. Kadze! O ja pierdolę, co to za kości tam. Kaze?
Kaze! O, koń chyba nie przeszkodził. Już doszedłeś do siebie? Dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie możemy biec. Udało mi się? To chyba kryjówka przemytników. Zapiski. Ja miałem przytrzymać. Kurde, już teraz nie zobaczę. Kolekcja. Eksploracja. Sakwy. Jak to tutaj będzie? Rysztunek, kapliczki. Latarnie. Nie ma tutaj. Zapiski. O, zapiski. Anksar Khatun. Orlica Wielkiego Imperium Mongolskiego, podczyni błogosławionego plemienia Orlicy, przesyła serdeczne pozdrowienia ludziom z wyspy Iki. Kiedy wasi władcy w Kioto odtrącili wyciągniętą dłoń Kubilajczana, ściągnęli ku waszym ziemiom wielki sztorm i choć wiatr i fale rozbijają się o wasze brzegi, przynoszę ostatnią propozycję zawarcia pokoju. Przyjmijcie moje rządy, a spadnie na was złote światło wiecznie błękitnego nieba. Odrzućcie ją. A moi ludzie rzucą się na was niczym drapieżne ptaki, aż matka ziemia utonie w morzu łez i krwi. Dla szamanki wszyscy w obrębie czterech mórz są jak rodzina. Nalegam, by mieszkańcy wyspy Iki powitali nas niczym matki i ojców, byśmy i my mogli dać wam schronienie w naszych domach, niczym własnym synom i córkom. Okej, co by... Olen. Dobra, te materiały wszystkie pozbierajmy, bo one się na pewno przydały. Przydawały, a ja niestety nie pamiętam co do czego. Kurde, tak długa przerwa od gry. Że wszystko zapomniałem. Znaleźć wyjście. O ja! Podziałało. Dobra, dużo ona? Gdzie my jesteśmy? W jakim miejscu? Legenda ducha nie dotarła jeszcze do mieszkańców Iki. Możesz tutaj zacząć od nowa i zbudować swoją legendę od podstaw. No, całkiem pokaźny teren. Nowe techniki eksploracji specyficzne dla wyspy Iki są dostępne. Techniki eksploracji tutaj. Co to jest? Aha, wyzwania ucznicze. Sanktuarium zwierząt na wyspie Iki.
Czy my mamy jakieś punkty? Tak, możemy wykupić. A, mieliśmy jeden. No dobra, będzie trzeba zdobyć następne. Fort Sakai jest blisko. Sprawdzę, czy ktoś tam się ukrył. Kaze. Znajdę cię. Może przy wraku naszej łodzi. Jeśli wyrzuciło go na brzeg. Małpy, haha. Gdzie jest ten... O, może tu coś będzie. Gdzie jest ten fort? Dobra, mamy tutaj drogę, więc myślę, że pójdziemy nią. Czekajcie, może mogę... Utracony przyjaciel. Zew Orlicy. To jest to wybrzeże ocalałych. Nieodkryte miejsca. Dobra, myślę, że tu po tym jak nasz łódź płynąca na Iki się wywróciła, w trakcie nawet zaginął mój koń. Okej, czyli lecimy tu. No i pięknie. Już nas wiatr nawiguje, że tak powiem. Wilga maskowa. Ciekawe, dokąd leci. O, i to jest piękne właśnie, nie? Biegniesz, biegniesz tutaj za jakąś misją i nagle jakiś ptak, lis czy cokolwiek stanie na drodze i podążasz za nim, żeby... Co to za śpiewy? A on gdzie poleciał? Sanktuarium Jeleni. Cicharło! A, kapłan. Dawaj. No. Ale w dalszym ciągu nie wiem, jak się zaznacza wroga. Może na nim to jakoś potrenuję. No nie ma. Co ja zrobiłem? Aha! Wyłącz mi to. Tu jeszcze jeden. No dobra, gdzieś tutaj ten ptak doleciał, nie? Mimo rozlewu krwi jest tu pięknie. Kunai mi się przyda. Matka uczyła mnie grać na flecie w takim miejscu. No kurwa, nie ma tego ptaka. Nie wiem. Gdzie on poleciał? Gdzie to było to miejsce? Tu? Gdzieś? To może na mapie mi się to ujawniło? O właśnie. No to jest tam tutaj. No i co? Możemy to jakoś... A, graj na flecie. Moja matka uwielbiała jelenie. Czciła je. Zagram jedną pieśń dla nich. Przechylaj kontrolę w górę i w dół, aby... Aha.
Okej. Nawet spoko. Co my za to dostaniemy? Matka usadzała nas przy takich jeleniach i kazała recytować im wiersze z Kokinsiu. Starałem się. Kiedy się myliłem, kontynuowała od tego miejsca. Wszystko znała na pamięć. Talizman widzenia Sugaru. Błogosławieństwo jeleniego Kami pozwala wystrzeliwać do 3 strzał naraz, o ile masz ich wystarczający zapas. No, raczej dostaliśmy jakąś zdolność, tak? Okej. Techniki. Dobra, to wracamy do zadania. Kurwa zwierzę, dziki. Chyba mnie nie będzie atakował, a zobaczą, że jakaś skóra coś będzie. O właśnie. Dostępne ulepszenia 8. O. Tutaj znowu jestem ptak. Znowu jakieś miejsce. Teraz tam do góry, tak? Co tu jest? Pieszczoty płatków. Wiatry w trakcie podróży unoszą płatki kwiatów. Ciśnij, aby zobaczyć. Aha, to są te opaski. Nakrycie na głowę. Ale co one robią ogólnie jeszcze, tak? A, i tu mamy kolory. No, wolę ten. Znak rozpoznawczy samurajskiego klanu Sakaju. No to super strój sobie wziąłem. Na wyspę Iki. Dobrze, fajnie, że są tutaj te przypomnienia. O, jest łódź. Łódź, którą przypłynąłem. Kaze! Gdzie jesteś, koniku? Kapitan mojej łodzi. Uznaję te ślady. Kaze żyje. No
Utracony przyjaciel. Gdzie zniknąłeś, koniku? Podążaj za śladami kopyt swojego konia. Dobra, moi drodzy, ja myślę, że tutaj już zakończymy odcineczek. Mam nadzieję, że seria wam się spodoba. No, ja bardzo, bardzo dobrze wspominam ogrywanie podstawki, więc na pewno spędzę w tym dodatku trochę czasu. No, oczywiście przejdziemy go. No i co? Z mojej strony tyle. Czekajcie na następne odcinki. Trzymajcie się. Hej!